Siema, z tej strony Piotrek, oglądacie kanał Retrogierki, a dzisiaj w odcinku omówimy sobie sprzęt, który ma już pewno ze 20 lat. W moim przypadku pewno tyleż samo go posiadam, może troszkę krócej. Jest to arcade stick od ASCII. Pełna nazwa jest to Specialized Arcade Stick. Jak sam widzicie, jest to arcade stick, co tu dużo mówić. Sprzęt wyszedł mniej więcej na równi z Namco Arcade Stickiem, który był stworzony przez Namco. Oba sprzęty są na licencji Sony, więc możecie liczyć na jakość wykonania tego sprzętu. Nie jest to jakaś słabej jakości wydmuszka, tylko sprzęt, ja mówię, mój ma już prawie za 20 lat. I żyje po dziś dzień i ma się dobrze. Poza tym, że wymagał w pewnym momencie swojego życia lekkiego czyszczenia w środku. Aczkolwiek nic mu nie dolega, działa nadal dobrze. Wszystko jest w zasadzie takie, jakie było od nowości, więc technicznie jest on wykonany bardzo dobrze. Jak już wspomniałem, gałka jest na mikrostykach. I można usłyszeć ten charakterystyczny klik dla tego typu sprzętów, czy to na automatach czy innego tego typu produktach lepszej jakości. Tutaj tego nie widać, bo tu jest osłonka, aczkolwiek gałka jest w pełni metalowa wewnątrz. Kabel wezmę. Mamy pełen komplet klawiszy. W przypadku arcade sticka od Namco, której z L1 z R-ów i L-ów są pomniejszone. Tutaj mamy wszystkie w pełnych rozmiarów. One są na gumkach. W przypadku arcade sticka od Namco to było tak w automatach na mikrostykach, aczkolwiek po tych praktycznie 20 latach to wszystko chodzi nadal tak jak powinno. Nie mam do tego żadnych zastrzeżeń, także jakościowo jest bardzo dobrze. Co mamy na dachu? Na dachu mamy, tutaj jest suwak od prędkości autofajera i wszystkie te klawisze, te przesuwajki, to są autofajery, więc to jest idealna sprawa dla wszystkich gier typu leci sobie samolocik i strzela do wszystkiego, co się rusza, do wszystkich tego typu shoot'em-upów, ponieważ nie trzeba tutaj naparzać jak szalony, tylko ustawić sobie autofire albo na pełen autofire, albo na wyzwalany poprzez trzymanie klawisza. Tutaj możemy sobie właśnie wyregulować prędkość tego autofire'a. Dodatkowo mamy tutaj opcję slow motion, która jest totalnie bezużyteczna, bo to jest po prostu autofire na pauzę. Ja miałem już styczność z tym, z innymi tego typu joystickami, bardziej zaawansowanymi jak zwykłe cyfraki czy DualShocki, które nie były na licencji, i część z nich to miała i w zasadzie jest to totalnie bezużyteczne, o ile ta pauza nie ma w sobie żadnego menu, bo jeżeli ma, no to wiadomo, że będziemy przeskakiwać i przełączać i to nam będzie tylko przeszkadzało w grze. Jeżeli pauza jest po prostu taka, że pauzuje i nic tam nie ma, no może coś nam to pomóc, chociaż ja nie przypominam sobie żadnej gry, która by to jakoś sensownie można było w tym wykorzystać. Tutaj są małe start i select, także wszystkie klawisze są. Jak to wygląda z tyłu? Tutaj niestety naklejka zlazła mi, znaczy ja ją sam zdarłem, będąc jeszcze dzieciakiem, ponieważ zaczynało odładzić, więc to po prostu odlazłem, nigdy tego nie wyczyściłem, nie wiem czemu. Jak sami widzicie, podstawa jest w pełni metalowa, posiada to cztery gumeczki na podstawie i sam sprzęt, z tego co widziałem na oficjalnej specyfikacji, waży około kilograma 30 deko, więc swoje to waży, leży to też bardzo fajnie. Jak widzicie, ja staram się to przesunąć palcem, całą dłonią. No, ciężko to przesunąć, także trzyma się to dość stabilnie podłoża, więc dość hardkorowego grania
Jest to sprzęt idealny, jeśli chodzi o tego typu gry, gdzie trzeba naprawdę tutaj dość mocno się napocić. Jak sprawdza się ten sprzęt podczas grania w bijatyki? No, osobiście w Tekkena wolę grać na cyfraku czy na DualShocku, ponieważ łatwiej mi wyprowadzać te kombosy. Aczkolwiek lubię ten sprzęt wykorzystywać przy różnych typu emulatorach, szczególnie przy automatówkach, ponieważ raz mamy ten feel tej gałki, dwa, dużo tych gier korzysta jednak z tego, żeby naparzać w te klawisze jak szalony i po prostu jest to wygodniejsze. Nie korzystam z tego jakoś za specjalnie, ostatni raz nawet nie pamiętam kiedy z niego tak naprawdę korzystałem, aczkolwiek nigdy się go nie pozbyłem, ponieważ on mi się po prostu podoba. Nawet jeżeli z niego nie korzystam, on mi się podoba, on ładnie wpasowuje się w stylistykę pierwszego PlayStation, szczególnie oryginalnego, ponieważ on rozmiarowo jest praktycznie taki sam jak konsola, jak nie ciut większy. Na pewno jest chudszy, jak widzicie, on nie jest aż tak gruby jak konsola, on jest lekko zaokrąglony. Aczkolwiek stylistycznie wpasowuje się właśnie w projekt samego PlayStation i jest, mówię, no, jest wygodny i polecam go naprawdę każdemu, kto lubi sobie pograć w jakieś arkadówki, jakieś G-Radiusy, R-Type'y, gry, gdzie trzeba naprawdę naprawiać te klawiszki lub po prostu chce poczuć się tak za starych, dobrych czasów, gdy jeszcze były te wszystkie pseudo-salony gier w Polsce. Z tego, co statystyki utłamiły, większość ludzi tego typu przybytki będzie pamiętać, ponieważ średnia wieku to jest 25-35 lat, więc większość widzów się jednak wpasowuje w tą granicę wiekową, żeby to pamiętać. Także jeżeli ktoś chciałby sobie przypomnieć, jak to jest sobie grać na takiej gałeczce, jak najbardziej polecam zakup. Bo o ile to w Tekkenie, to już jest kwestia po prostu przyzwyczajenia i gustu, na czym komu wygodniej grać, tak w przypadku jakichkolwiek arkadówek, czy jakichś gier sportowych, gdzie ta gałka to chodzi, tak, no to jest to wygodniej niż tam machanie tym krzyżakiem, bo z pewnością nie wykonamy czegoś takiego na krzyżaku, więc na pewno będzie wygodniej. Czy to na emulatorze nawet NES-a w jakiś Track and Field, gdzie trzeba tam, było tam chyba jakieś bieganie nawet i właśnie to polegało na tym, żeby tym krzyżakiem tam machać lewo, prawo, lewo, prawo. No to wiadomo, że nie zrobimy tego ruchu palcem tak szybko, jak właśnie czymś takim na gałce. Mówię, no sprzęt ma prawie 20 lat, ma się bardzo dobrze. Mówię, ja z tego jakoś specjalnie nie korzystałem jakoś nałogowo, aczkolwiek ja to już rozkręcałem. Ta budowa w środku jest dość porządnie zbudowana i podejrzewam, że pożyje to jeszcze przez wiele, wiele lat, szczególnie, że mikrostyki dość ciężko zabić, trzeba się naprawdę postarać i one raczej, podejrzewam, że prędzej zemrą ze starości niż ze zużycia w moim przypadku. A sam sprzęt, z tego co widziałem na aukcjach, oscyluje zależnie od jego stanu. I czy będzie on z pudełkiem, czy też bez pudełka. Ja swojego pudełka już nie mam wiele lat, bo się go pozbyłem jeszcze, nawet nie pamiętam kiedy, ale jeszcze dowodu osobistego nie miałem, jak ono poleciało w kosz. I ten sprzęt oscyluje na eBayu w okolicy od 20 do 40 funtów. W takiej rozsądnej granicy cenowej, jeżeli ktoś chciałby kupić tak zwanego old new stocka, no to już wiadomo, to będzie zakup, który będzie graniczył oscylował w okolicy 500-600 zł, tudzież więcej.
Z tego co patrzyłem ostatnio, tak z ciekawości, na Arcade Sticky od Namco, zapakowany w oryginalne pudełko Arcade Stick specjalnie pod Tekkena, tylko i wyłącznie pod Tekkena, totalnie bez L1, L2 czy R1 czy R2, tylko te cztery klawisze i gałka, kosztował około 80 funtów. I dla mnie to w ogóle nie ma sensu kupowanie takiego joysticka, ponieważ no, brak tego praktycznie uniemożliwia nam granie w inne tytuły jak Tekken, bo niektóre bijatyki z tych klawiszy jednak korzystają. Zresztą sam Tekken korzysta z tego, bo można było sobie tam wymapować te klawisze. Także nie wiem, czego stworzyli taką pokrakę. Tylko pod Tekkena. Myślę, że chodziło głównie z myślą o zagorzałych fanach, aczkolwiek zwykły Arcade Stick od Namco jest moim zdaniem dużo lepszym wyborem niż ten tylko pod Tekkena. Aczkolwiek jak dla mnie zakup tego jest bardziej opłacalny ze względu chociażby na te autofajery czy na pełnorozmiarowe R1 i R2, czy tam L1 i L2. Bo jak mówię, w tym Arcade Sticku od Namco któreś z tych dwóch klawiszy były pomniejszone i też ciężko byłoby z nich korzystać w innych grach jak Tekken. Także no, sprzęt jest moim zdaniem warty polecenia, jeżeli lubicie arkadówki, jak najbardziej warto po niego sięgnąć, szczególnie, że on jest jakoś specjalnie drogi. On kosztuje mniej więcej tyle samo co oryginalny DualShock, czy do PlayStation 1, czy do PlayStation 2. Także. A na pewno nie będzie aż tak mocno zarżnięty jak DualShocki, ponieważ no to się używa jednak tylko do tych bijatyk czy arkadówek, czy tego typu gier. I nie jest to używane raczej na co dzień. No chyba, że to odkupimy od jakiegoś prawdziwego maniaka, który ten sprzęt zażynał dość mocno latami. I warto to było jednak sprawdzić przed zakupem. Aczkolwiek mówię, no, jeżeli to gdzieś leżało w szafie, to z pewnością czas temu nie zaszkodzi, ponieważ jest to dość solidna konstrukcja od środka. Gumki są dość duże, gałka, jak już wspomniałem, jest na mikrostykach, także jej ciężko zaszkodzić, chyba że ją po prostu weźmiemy, wyłamiemy. Chociaż raczej też będzie ciężko, gdyż ona jest w pełni metalowa w środku. Tu jest tylko plastikowa tulejka dla ozdoby. Także to była taka moja krótka, wspominkowa recenzja na temat tego typu urządzeń. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego sprzętu, jak on się sprawuje, lub cokolwiek innego, piszcie w komentarzach, ja z chęcią na wasze pytania odpowiem. A tymczasem do usłyszenia i do zobaczenia w następnym materiale. Hej!